warto chyba powiedzieć, że miałem zaszczyt ileś już lat temu zorganizować pierwszą konferencję, zapraszając firmy rodzinne z całej Polski. I cały ruch firm rodzinnych zaczął się właśnie od WSB NL-u. Dla mnie było jasne, że następny etap rozwoju Polski zależy od tego, czy potrafimy w właściwy sposób wesprzeć rozwój firm rodzinnych. Z oczywistych powodów. Po pierwsze, to jest jedyna gwarancja, że kapitał, nie tylko zyski, ale cały kapitał zostaje w naszym państwie, w Polsce. Druga rzecz, że tylko rozwój firm rodzinnych, taki, gdzie w sposób organiczny wiąże się z konkretnym miejscem, daje możliwość poszerzenia zamożności, bo się przekłada na ileś miejsc pracy, przekłada się na inwestycje poszczególnych przedsiębiorców już w inne dziedziny. Więc patrząc z tego punktu widzenia, jestem bardzo dumny, że w Nowym Sączu przykłady firm rodzinnych to nie tylko cudowny Bartnik Sądecki, ale można by wymienić wiele. No przecież firma Ryszarda Florka jest tak naprawdę firmą rodzinną. Firma Wiśniowski to jest firma rodzinna. Koral, czyli bracia Koralowie. No i mnóżmy tam, ślad za braćmi Koralami są już jego córki. Ślad za Januszem Kasztelewiczem są synowie. Więc to idzie następne pokolenie, któremu powinniśmy stworzyć właściwe warunki rozwoju. Bo gdzie jest pewien problem? Mianowicie, że w pewnym momencie ludzie, którzy osiągają sukces, zaczynają być zmęczeni i zadowalają się tym osiągniętym poziomem. A my potrzebujemy firm globalnych. I tutaj bez pomocy państwa już się nie da. Firm rodzinnych w Polsce mamy przynajmniej 1,5 miliona, nie licząc gospodarstw rolnych. Gdybyśmy wszystkie firmy rodzinne w Polsce policzyli, to byłoby ich pewnie 4 miliony, co oznacza, że my jesteśmy potęgą firm rodzinnych w skali światowej. Może nie liczmy tych krajów azjatyckich typu Indie, bo tam być może jest inna klasyfikacja. Natomiast na poziomie europejskim, a szczególnie środkowoeuropejskim, w porównaniu z Czechami, Słowacją, Ukrainą, czy Niemcami, nawet tej części wschodniej, byłym NRD, to my jesteśmy absolutną potęgą. Te firmy stanowią w tej chwili potęgę, jeśli chodzi o ilość, również jeśli chodzi o ilość zatrudnionych w nich osób, również jeśli chodzi o prestiż dla Polski, bo przecież takie produkty jak no, choćby wasze okna z sądecczyzny Fakro, które rozjeżdżają się na cały świat, jeżdżę po sąsiednich krajach i widzę też te same reklamy tejże firmy, czy jak lody Koral, czy jak Konspol, jego produkty też eksportowane na cały świat, a również produkty tegoż sądeckiego Bartnika, które są eksportowane i do Stanów Zjednoczonych, i do Chin, czyli na wszelkie możliwe strony świata, to one świadczą o skali tego lokalnego przemysłu. To, o czym mówiłem, to wszystko firmy rodzinne. I sądecczyzna na tle kraju wygląda niezwykle atrakcyjnie, ponieważ ma marki, które się przebiły nie tylko na krajowy rynek i są powszechnie rozpoznawane, ale również na rynki poza Polską, na rynki światowe.